wybieramy się w podróż do Irlandii. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Irlandczycy spędzają w domu, w ciszy i skupieniu. Od rana wszyscy zbierają się przy choince i otwierają prezenty zostawione przez świętego Mikołaja. Pierwszego dnia nie chodzi się z wizytami. Bardzo wcześnie za to odwiedzane są kościoły. A co z jedzeniem? Prawie zawsze na irlandzkim stole znajduje się wędzony łosoś z chlebem sodowym, sałatka z krewetek lub potrawy z ryb. Głównym, bardzo tradycyjnym daniem jest indyk, szynka, sos borowikowy, chleb, parówki, ziemniaki i warzywa. Na deser je się świąteczny pudding. Niektóre irlandzkie rodziny posiłek spożywają dopiero wieczorem, podając jako główne danie specjalnie przyprawioną wołowinę. Przygotowuje się ją kilka dni wcześniej, a dopiero potem gotuje i odpowiednio ściska. Może być podawana na ciepło, ale najczęściej spożywa się ją na zimno. Drugiego dnia świąt rozdaje się podarunki ludziom, z których usług korzysta się przez cały rok, a więc mleczarzom, listonoszom, ludziom wywożącym śmieci i tak dalej. Zwykle są to pieniądze, które dawniej nazywano prezentami na Boxing Day, od pudełek, w których je ofiarowano. Tak jak w Polsce, po domach chodzą też kolędnicy, którym za występy daje się przeróżne drobiazgi albo pieniądze. No i oczywiście śpiewa się kolędy. Irlandczycy wesołych świąt życzą sobie po angielsku, a więc Merry Christmas!